Cześć, jestem Daniel. W dniu dzisiejszym pokażemy Wam montaż rekuperatora w domu zamieszkałym. Zwykle robimy to w domach w stanie deweloperskim, gdzie ściany są surowe, nie mają żadnej farby, gipsu, nie mamy pochowanych kabli, a tutaj będzie to troszeczkę utrudnione ze względu na to, że kable są pochowane w ścianach, jest to wszystko pogipsowane, a my Wam pokażemy, jak po prostu możemy sobie poradzić z montażem instalacji rekuperacji powietrza w domach zamieszkałych. Rekuperator zamontujemy w części garażowej budynku, skąd poprowadzimy dwa ciągi kanałów wentylacyjnych, jeden na parterze, drugi na poddaszu, co zapewni nam komfortowe powietrze na obu dwóch kondygnacjach. Jesteśmy w trakcie instalacji rekuperacji. Do poprowadzenia przewodów w odpowiednie miejsca musieliśmy obniżyć sufity. I teraz Piotr opowie o wszystkich pracach remontowo-budowlanych, które musieliśmy poczynić. Musieliśmy przede wszystkim sprawdzić istniejącą instalację hydrauliczną i kanalizacyjną. Oprócz tego przede wszystkim alarmową, elektryczną. Prześwietlić wszystkie ściany. To jest podstawowa sprawa, żeby nie narobić jakichś większych uszkodzeń tutaj. Żeby wykonać duże ilości przekórz, które są tutaj widoczne dość szeroko. Poza tym trzeba sprawdzić samą budowę konstrukcyjną domu, sprawdzić, które ściany są nośne i to uwzględnić przy przekuciach. To jest bardzo ważna, istotna sprawa. Kanały są poprowadzone jak możliwie jak najwyżej sufitu. Sufity są obniżone. O minimalną ilość, która tam można było to zrobić. I teraz tak, wykorzystaliśmy przy okazji tego remontu, wykorzystaliśmy zmianę dekoracji, tutaj będziemy robić, wykorzystując te wszystkie obniżenia jako takie dodatkowe punkty oświetleniowe, gdzie możemy przepuścić nowe jakieś tam punkty świetne zrobić, podwieszenia, które potem będzie widoczne, jak będą skończone, takie dość efektowne. No i tutaj tak samo jest jedna tafla, będą zlikwidowane te dwa podciągi, które mogły w pewien sposób szpecić, więc teraz będzie to jedna tafla i to też jest dość ciekawe rozwiązanie. Na życzenie klienta podłączymy tu okap kuchenny do rekuperatora. Wszystko po to, żeby pozbywać się skutecznie zapachów i usprawnić wentylację w kuchni. Jesteśmy na poddaszu tego domu dwukondygnacyjnego. Instalację, którą tutaj położyliśmy, specjalnie zabezpieczyliśmy, zaizolowaliśmy w rękawy izolacyjne, co pozwoli uniknąć kondensacji, czyli skraplania się rosy wewnątrz rur. Był to drugi etap instalacji, który pozwolił nam na podłączenie systemu z pomieszczeniami na pierwszym piętrze. W ten sposób uzyskaliśmy pełen system rekuperacji na parterze, jak i na piętrze. A dodatkowo, aby uniknąć strat ciepła, poprawiliśmy izolację poddasza, dzięki czemu powietrze zimą nie będzie nadmiernie wychładzane w kanałach, nie będzie następowała kondensacja, a latem unikniemy nadmiernego nagrzewania się powietrza, które zasili nasze pomieszczenia. Właśnie zamontowaliśmy jednostkę centralną serce całego systemu. Jest to model NS700 o wydajności maksymalnej 840 m3 powietrza na godzinę. Tymi kanałami rozprowadziliśmy powietrze przez rozdzielacze na dół i kanałami FI200 do rozdzielaczy, co widzieliście na poddaszu, do góry. Tu widzimy 5 kanałów. 2 to jest czerpnia świeżego powietrza i wyrzutnia zużytego powietrza i 2 to jest nawiew i wywiew świeżego i zużytego powietrza z domu i dodatkowy kanał 5 jest to podejście do okapu kuchennego, który będziemy sprawdzali w przyszłości, jak się sprawuje razem podłączony do urządzenia.